Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Tempo 30 w każdej dzielnicy. Piłkarze Gieksy zaprezentowali się kibicom. Jesteśmy świadomi, o co gramy w tym sezonie. W tamtym sezonie się nie udało. Tour de Pologne. Fantastyczna atmosfera, fantastyczni kibice. Mini Tour de Pologne. W Katowicach powstaną kolejne strefy Tempo 30. O wszystkim poinformował prezydent Marcin Krupa podczas specjalnego briefingu. Pamiętamy doskonale dwa lata temu, kiedy 17 sierpnia ogłosiliśmy, wdrażaliśmy oficjalnie strefę Tempo 30 w Śródmieściu Katowic. Było wokół tego tematu bardzo dużo kontrowersji. Dyskusje były różne, byli zwolennicy, byli przeciwnicy. Dzisiaj jednoznacznie można powiedzieć, że w tym okresie dwóch lat doskonale przyzwyczailiśmy się do tego typu ograniczeń w ruchu samochodowym, w ruchu kołowym, w prędkości, że ta strefa Tempo 30 przyczyniła się absolutnie do poprawy bezpieczeństwa. Jest spadek wypadkowości, jest spadek rannych, a już nie mówię o śmiertelnych, bo takie przypadki też mieliśmy w tym obszarze. Tak więc postanowiliśmy, że poza tym ścisłym centrum rozszerzamy strefę Tempo 30 na nasze dzielnice. Doskonale wiemy, że miasto Katowice jest zbudowane w taki dość sposób nie bardzo zwarty. Mamy zwartą tkankę w centrum, no i poszczególne dzielnice kiedyś, które były gminami osobnymi, zostały przyłączone do Katowic, posiadają swoje centra, posiadają swoje generatory ruchu, jak to się fajnie nazywa, czyli osiedla i różne inne miejsca, jak zakłady pracy, gdzie również zależy nam na tym, aby zwiększać to bezpieczeństwo ruchu. Wobec czego dokonaliśmy pewnych analiz, wysłuchaliśmy również mieszkańców, bo niektóre wnioski pochodzą bezpośrednio od mieszkańców, zgłaszane do Urzędu Miasta, dotyczące stworzenia strefy Tempo 30 i tak chcemy zgodnie z przedstawioną tutaj planszą rozszerzyć tą strefę o kolejne dzielnice. Myślę tutaj o Nikiszowcu, myślę tutaj o Dąbrówce Małej, myślimy o Ochojcu, o Piotrowicach, osiedle Tysiąclecia. Jak podkreślają policjanci, strefa Tempo 30 znacząco poprawiła bezpieczeństwo w mieście. W stosunku do roku 2014 ilość wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w roku 2016, czyli po roku od wprowadzenia strefy Tempo 30, spadła o ponad połowę. 27 lipca piłkarki i piłkarze GKS-u Katowice przywitali się ze swoimi kibicami podczas prezentacji na katowickim rynku. Klub z Bukowej zaprezentował również swoim sympatykom nowe koszulki oraz klubowy autokar. To jest taki dzień, kiedy trzeba się chwalić tym, co się udało dokonać w tej warstwie organizacyjnej. To nie jest ten moment, kiedy możemy się chwalić sportowo, bo to on, mam nadzieję, nadejdzie wkrótce. W chwili obecnej patrzymy, co się udało dokonać. Udało się na pewno pozyskać sponsora na koszulki piłkarzy. Udało się przedłużyć współpracę ze sponsorem na koszulki piłkarek. Jest nowy autokar. Myślę, że to też jest ważne, że po wielu latach udało się doprowadzić do tego, że GKS jeżdżąc po Polsce będzie jeździł autokarem w pełnym brandingu, ładnym. Myślę, że to będzie też zauważalne. Wracający do Gieksy Dawid Kliska. Po 12 latach wraca na Bukową. Jesteśmy świadomi, o co gramy w tym sezonie. W tamtym sezonie się nie udało. Także wszystko w naszych nogach, głowach. Zaczyna się nowy sezon. Gdzieś tam apetyty są rozbudzone. I zaczynamy już w sobotę. Tutaj zawsze była presja, odkąd GKS spadł, zarówno w tej czwartej lidze, w trzeciej i w każdym kolejnym sezonie ta presja była. I teraz ta presja jest największa, bo chodzi o awans do ekstraklasy, najwyższej klasy rozgrywkowej. Kibice tego bardzo chcą i zrobimy wszystko, żeby tak było. Wszystko zweryfikuje boisko, byśmy mogli się cieszyć, tak jak powiedzieli prowadzący dzisiejsze spotkanie, pod koniec maja bądź w czerwcu. Fajnie by było. No, tego sobie byśmy życzyli, to są nasze marzenia. Sacha Modolo wygrał drugi etap 74. Tour de Pologne z Tarnowskich Gór do Katowic. Modolo o ułamki sekund wyprzedził danego Van Poppela. Najszybszy z Polaków Tomasz Marczyński był 16. Na volata klasika, ho avuto la mia parte Ferrari che mi ha aperto la strada. È un arrivo un po' difficile che tra l'altro non mi favorisce, tre o quattro volte che lo faccio e non l'ho mai fatto bene perché bisogna essere potenti, io non sono potente alla Calebiua, alla Gaviria.
Però sono riuscito bene, ho sfruttato bene la scia, c'era vento contro, quindi sono riuscito a mettermi nelle posizioni giuste e ho fatto secondo me una bella volata. It was a really nice stage with the beginning was flat till the lap, so in it was really nice to ride, and in the end the lap was really hard with a lot of corners with the tram rails in the parkour, so it was nice to ride. Bo bardzo gorąco w końcu sobie trochę doskwierał ten upał. Myślałem, że uda się może przyjechać też w peletonie, ale na samym podjeździe po prostu troszeczkę zacząłem je łapać przy kurcze. Prawdopodobnie chyba nie dopiłem gdzieś tam w końcówce, bo no nie było czasu gdzieś w tym momencie, kiedy uciekałem, no i no niestety już za peletonem przyjechałem. W Katowicach kolarzy dopingowały tłumy kibiców, a relacje śledziły miliony widzów przed telewizorami na całym świecie. Cały świat patrzył na Katowice, patrzył na to, jak tu się zmieniamy z tego miasta przemysłowego, miasto zielone, miasto pełne kultury, pełne energii mieszkańców. Fantastyczna atmosfera, fantastyczni kibice, no i te emocje, które dali kolarze, myślę, że spełniły oczekiwania nawet najbardziej takich kibiców wytrawnych. Lubię tutaj w tych terenach się ścigać, ponieważ no, praktycznie przez cały odcinek jest dużo kibiców, więc to naprawdę jest super, aż się lepiej jedzie. Peleton Tour de Pologne pokonał w Katowicach trzykrotnie pętlę o długości 17,5 km. I jedziemy, brawo, brawo, jedziemy, ruszamy, dwie rundy. Mini Tour de Pologne jest producent Nutelli. Przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę i pokazanie dzieciom i też rodzicom, jak można fajnie spędzić czas na rowerze, że wyścig Tour de Pologne to są profesjonaliści, to są międzynarodowe teamy i tutaj kibicujemy, natomiast można w bardzo fajny sposób spędzić czas rodzinnie właśnie przy wyścigu Tour de Pologne. Jeżeli dziecko startuje w wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne, to rodzice mogą najpierw dzieciakom kibicować, a później cała rodzina już może przejść i oglądać zmagania zawodowców. Ciężki etap pod górkę, trochę z górki. Trudno, ale dało się wytrzymać. Dużo skrętów, podjazd ciężki, ale zaraz później był zjazd, na którym można było sobie spocząć. Trudno było, najtrudniejsze były te takie podjazdy. A dla mnie najłatwiejsze były zjazdy i po prostu jak się jechało. Fajnie było, dobre warunki, fajnie się jechało. Na początku było łatwo, ale potem jak się już jechało to drugie kółko, to było ciężej. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podobało. Fajnie było. Można się pobawić fajnie, nabrać doświadczenia. Fajne są nagrody, gadżety do rowerów. Fajnie jest, żadna dużych zabaw, konkursów. W tym roku jak zawsze w Katowicach, no wszystko nas zachwyca. Mamy mnóstwo dzieci, które się zgłosiły. Naprawdę jesteśmy zadziwieni, bo no to jest serce Śląska i rzeczywiście to widać, bo rok w rok w całym wyścigu tutaj w Katowicach dzieci jest najwięcej. A na podium Waldemar Kocur Mysłowice, najmłodszy uczestnik tutaj w Katowicach. Brawo dla niego i dla niego te fanfary słodkie. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Off Festival już ten weekend. Zapraszamy na bajkowe przygody Emilki i Belamina w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Polecamy kolejny koncert promenadowy w Parku Kościuszki. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!